pani Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Będzie dzień dobry. Gościem. Dzień dobry, bardzo miło. Kłaniam się. Właśnie mija, dokładnie jutro minie rok od śmierci Kamila Częstochowy. To sprawa, która no, bulwersowała nas wszystkich, czyli małe dziecko zakatowane przez ojczyma w tym domu, gdzie ten chłopiec konał, była też jego matka, byli inni bliscy, nikt nie reagował, chłopiec trafił do szpitala, gdzie zmarł. To jedna z najgłośniejszych spraw w ostatnich miesiącach, ale nie jedyna taka sprawa. Pani rzecznik, co przez ten rok się zmieniło? Bo były szumne zapowiedzi, jest ustawa, zwana właśnie ustawą Kamilka, to wiemy, ale praktycznie, co się zmieniło? Tak, no przede wszystkim, jak mówimy praktycznie, no to zmieniło się prawo i to jest bardzo ważna zmiana, ponieważ ustawa Kamilka Częstochowy wniosła takie nowe myślenie o przemocy wobec dzieci, a tak naprawdę reagowania na przemoc wobec dzieci, bo do tej pory ja byłam adwokatką karnistką. Kiedy dochodziło do przemocy wobec dzieci, to było wszczynane postępowanie karne, czasami postępowanie dyscyplinarne i ruszała machina odpowiedzialności konkretnej osoby za to, co się wydarzyło. Ale my nigdy w Polsce nie wyciągaliśmy wniosków, dlaczego dochodzi do takiej krzywdy na rzecz dzieci. Nie analizowaliśmy systemu. I właśnie ustawa Kamilka Częstochowy po raz pierwszy w historii wprowadziła chociaż taki zespół, który ma dokonywać analizy śmiertelnych i ciężkich przypadków krzywdzenia dzieci. Czyli mamy tam grupę 7 ekspertów z różnych dziedzin, m.in. psychologii, prawa, pediatrii, którzy mają spojrzeć na ten system i powiedzieć, co w tym systemie nie działa, żebyśmy wyciągali wnioski, potem dokonywali zmian prawnych i dzięki temu nie dopuszczali do tego, żeby dzieci były w taki sposób traktowane. To jest niesamowicie ważna sprawa, naprawdę. To jest zespół, który będzie działał, który już działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak. Pani była podczas tej konferencji prasowej, gdzie ogłoszono skład tego zespołu, kiedy on tak naprawdę zaczynał swoją pracę, chociaż tutaj no jedna rzecz, która od razu mnie zastanawia, jest taka, że skład jest 7-osobowy, o czym pani mówiła, ale tak naprawdę jest 6-osobowy, ponieważ tak. Nie zgłosili się pediatrzy, którzy przeszliby przez ten chyba 3-etapowy konkurs i doszliby do tego, żeby to 7 miejsce, czyli miejsce przeznaczone dla pediatry, uzupełnić. Dlaczego nie było chętnych? Jak to jest wytłumaczone? Bo sprawa jest przecież głośna i ważna. Tak, ja myślę, że generalnie to był taki też moment, kiedy ja wiem, też, bo jestem w środowisku pomocowym dla dzieci, kiedy było zainteresowanie ze strony lekarzy też pediatrów. Ja myślę, że może tutaj po prostu czasowo, jak gdyby ten czas, który był potrzebny na złożenie aplikacji, jakoś nie był tym korzystnym czasem. Natomiast teraz już Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ten dodatkowy nabór na lekarza pediatra i z tego, co też wiem, bo sama też zachęcałam, lekarze do zgłoszenia są chętni. Okay, tak, czyli są zespół chętni. Będzie pracował będzie pracować w pełnym składzie. Tak. Pani rzecznik, jakie pani ma największe nadzieje dotyczące pracy tego zespołu? No bo ja sprawdziłem statystyki. Według statystyk, no to mniej więcej, teraz się prawo trochę zmieniło i te ofiary przestępstw są trochę inaczej traktowane, ale mniej więcej około 30 przypadków dziennie jest takich osób, które rzeczywiście realnie tej przemocy fizycznej na własnej skórze doświadczają. Znaczy, że 30 dzieci w całej Polsce dzień po dniu pada ofiarą przemocy. No to pracy jest ogrom. Pracy jest ogrom i to te przypadki, o których mówi pan redaktor, to są przypadki, o których my wiemy. Natomiast przemoc lubi milczenie niestety i ta skala jest na pewno o wiele większa. Ja też już mówiłam, że odkąd zostałam rzecznikiem praw dziecka, mam takie porozumienie z policją, gdzie ja sama dostaję informacje o skali krzywdzenia dzieci i to jest przerażająca skala. W sensie mnie to osobiście załamało. Czy to jest więcej niż te 30, dzieci, o których mówiłem? Tak, ja myślę, że tak. I myślę, że mamy po prostu ogromny problem społeczny w zakresie tego, w jaki sposób traktujemy dzieci i musimy bardzo pilnie w tym zakresie podejmować działania, które na szczęście już się tak naprawdę też dzieją od lat. Natomiast widząc skalę tego wszystkiego, na pewno bardzo dużo musimy cały czas mówić o tym, w jaki sposób traktujemy dzieci, bo niestety moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że my nie traktujemy dzieci tak samo fair, jak traktujemy osoby dorosłe. Na przykład, kiedy dziecko mówiło o tym, że było krzywdzone, to osoby dorosłe zadają pytanie, a może zmyślasz, a może kłamiesz, a może ci się wydaje, albo zrobiłeś coś złego, więc to jest naturalne, że dostałeś, tak? Więc nie możemy tak mówić. Generalnie zawsze, jeżeli dziecko informuje nam o tym, że wydarzyło się coś niepokojącego, to jest tak samo ważna informacja, gdyby nam to powiedział kolega, koleżanka z pracy, osoba, która jest w tym samym wieku. Ale druga rzecz, ja teraz jestem po majówce
i widząc też to, w jaki sposób my się odzywamy do dzieci, że cały czas łatwiej nam jest na dziecko krzyknąć, łatwiej go szturchnąć, łatwo podnieść na niego głos i zawsze sobie zadaję to pytanie, przecież myślę tak do siebie, jako osoby dorosłe w pracy chociażby, nigdy nie powiem, jeżeli tak się dzieje w pracy, to się źle, ale zawsze mamy większy respekt do tego, żeby w taki sposób zachować się osoby dorosłej niż do dziecka. I tu, pani rzecznik, dochodzimy do bardzo ważnego, moim zdaniem, problemu, no bo jesteśmy po majówce, przed wakacjami, za chwilę wyjedziemy sobie chociażby nad morze, gdzie za tych parawanów się przysłuchujemy temu, co się dzieje wokół nas, no i tam często właśnie słychać no to, o czym pani przed momentem wspominała. Tak. No i teraz pytanie, skoro to słychać i mało kto reaguje, to znaczy, że coś jest z nami wszystkimi nie tak, no bo jeżeli słychać takie głosy, no to z drugiej strony słychać bardzo mało głosów, które mówią, no może jednak inaczej do tego dziecka, może jednak nie w ten sposób. Ja generalnie obserwuję zmiany, jeżeli chodzi o postawę Polaków. Też myślę, że sprawa Kamilka też dużo uświadomiła nam jako społeczeństwie w zakresie tego, co się dzieje, kiedy nie reagujemy i jak wielka krzywda może mieć miejsce. I sama obserwuję to, że ludzie starają się zwracać uwagę. I teraz chciałabym też powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest to, że kiedy widzimy agresję, nigdy nie możemy reagować agresją, tylko my zawsze, chociaż sytuacja jest trudna, ja wiem, że to może być wymagające, ale musimy zachować spokój i odwrócić uwagę troszeczkę od tego wszystkiego, co się wydarzyło. Czyli na przykład zapytać się, o, co się, widzę, że jest jakaś sytuacja, która może być trudna, albo widzę, że odwracamy też uwagę na przykład dziecka, żeby nie widzieć, że jak gdyby my naskakujemy na rodzica. Mhm. Bo zawsze to jest takie ważne, że dziecko zawsze kocha, nawet jeżeli rodzic krzywdzi, dziecko zawsze kocha swojego rodzica. To jest naturalne, to jest biologia. Tak. Więc kiedy jeszcze dodatkowo stwarzamy takie poczucie takiego spokojnie zagrożenia. Tego tak, spokojnie zapytać. Tak, że widzę, że coś się zaniepokoiło. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, kiedy widzimy, no, że dziecko jest no, bardzo źle traktowane. No to wtedy jak gdyby nasza reakcja musi być stanowcza. Ja sama miałam takie sytuacje, kiedy po prostu mówimy, co pan robi, nie można w taki sposób się zachowywać. To jaka była reakcja tego rodzica czy opiekuna? No często jest tak, no, że druga osoba no, też zachowuje się w sposób taki no, też agresywny. Natomiast takimi technikami, które my mamy, które są najlepsze, no to jest takie powiedzenie do drugiej osoby w taki sposób, że wiem, że panu zależy na dziecku, wiem, że pani kocha swoje dziecko, natomiast to, co teraz jestem świadkiem tego, w jaki sposób pan się zachował, no to jest niewłaściwe. I rozumiem, że pan chce wychować swoje dziecko na porządnego obywatela, bo najczęściej takie mamy motywacje to niestety prawda. W tym wszystkim. Natomiast jak gdyby mówimy też o tym, że to, co się wydarzyło, jest złe, jest nieakceptowalne i że musimy po prostu tą postawę i po tych słowach wtedy, kiedy pani rzecznik interweniowała, nie spotkała pani agresji, nie mówię już o fizycznej, mówię też o słownej agresji, ten rodzic, ten opiekun nie zaatakował pani, przyznał pani rację, uspokoił się i zmienił swoje podejście do tego dziecka? Miałam taką sytuację, że tak, ktoś mi powiedział, że dziękuję. Że dziękuję, że nie miałam takiej świadomości, albo miałam taką sytuację, że ktoś mi powiedział, ja sobie nie daję rady. Po prostu, bo bycie rodzicem to jest wymagające doświadczenie, że po prostu nie daję sobie rady, mam za dużo na głowie, jestem wyczerpany po prostu pełnieniem roli rodzicielskiej, no bo to jest wyzwanie, to jest ciężka też praca. Więc miałam też taką sytuację, gdzie na przykład przekazywałam namiar na przykład na bezpłatne wsparcie psychologiczne, tak? Na przykład dla rodzica w tym zakresie. Natomiast miałam takie racje, kiedy na przykład musiałam wzywać policję, tak? No bo byłam świadkiem zastosowania przemocy, tak? Albo miałam taką sytuację, kiedy dziecko było pod opieką pijanej matki. W takiej sytuacji również musimy natychmiast wezwać policję, no bo to jest zagrożenie życia i zdrowia dziecka, tak? No bo nie wiemy, co się wydarzy, więc kiedy jesteśmy świadkami takich rzeczy... Założyła pani, że matka jest w stanie nietrzeźwości i zadzwoniła pani policję. Tak, to najlepsza możliwa reakcja. No i oczywiście zostajemy wtedy przy tym rodzicu, tak? Jak gdyby i czekamy do momentu, kiedy policja po prostu przyjedzie, bo nie możemy, tak? No bo nie wiemy, co się zaraz wydarzy, no także musimy zareagować po prostu. Tak. No to pani rzecznik, dała teraz pani naszym widzom znakomitą przykład tej postawy obywatelskiej, co robić, a coś tak mi się wydaje, że takich sytuacji wiele osób spośród naszych widzów będzie miało w najbliższym czasie. Niestety. Wróćmy do tego zespołu, który działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Panie rzecznik, ja pytałem o to, jak ten zespół ma pracować. Później przeszliśmy na kwestie dotyczące ogromnej skali tej przemocy wobec dzieci. To jak w takim razie ten 7-osobowy, już mówmy o tym pełnym składzie, zespół ma sobie poradzić systemowo, bo tu o tego typu zmianach mówimy, z tak ogromną skalą i z tak dużym problemem. Tak, to przede wszystkim ja jeszcze wrócę do tego, jakie tam są osoby, bo też już wiemy, znamy imiona i nazwiska i ja po pierwsze jestem ogromnie
szalenie wdzięczna osobom, które zdecydowały się podjąć ten trud ciężkiej pracy, bo to też będzie praca, która będzie ciężka, bo stykanie się z krzywdą dzieci, brutalną przemocą, to jest naprawdę ciężka praca. Są tam wspaniali specjaliści, których ja sama od lat też śledzę w zakresie ich aktywności zawodowej. Generalnie w związku z tym, że skala przemocy jest tak bardzo duża, no to przede wszystkim zespół wewnętrznie będzie musiał wypracować reguły, jakie sprawy będą podlegały analizie, tak? No bo ustawa o tym mówi, czyli ciężkie, śmiertelne przypadki, które są określone w kodeksie karnym. Natomiast skala jest tak duża, że no jednak będzie trzeba te określone przypadki wybrać. Generalnie to wygląda w taki sposób, że nie cały zespół będzie analizować konkretny przypadek danego dziecka, tej krzywdy, tylko będą powstawały grupy robocze, które będą analizowały. I dzięki temu może równolegle toczyć się kilka analiz danego przypadku. Ja też, to jest bardzo ważna ustawa, mówi o tym, że w grupie roboczej powinien być lokalny ekspert. Bo o co chodzi? Bo generalnie do przemocy dochodzi w różnych miastach Polski i istotne jest to, żeby też poznać lokalny system pomocy dziecku. Nie tylko ten ogólnokrajowy, tylko żeby był lokalny specjalista, który też swoją wiedzą i doświadczeniem powie, jak pomagamy w danej miejscowości, w danej wsi, w danym miejscu, w którym doszło do przemocy wobec dzieci. I potem po takiej analizie zespół wyciąga wnioski, ale to jest bardzo ważne. Nie wnioski karne, nie wnioski dotyczące postępowania dyscyplinarnego, które dotyczą jednostki, tylko dotyczące systemu. I na przykład, to co na przykład ja sobie myślę, że będzie, że na przykład pracownicy socjalni są niedokadrowani, że nie ma specjalistycznego wsparcia psychologicznego, bo też jeżeli jesteśmy osobami, które pomagają dzieciom, tam często dochodzi do wypalenia zawodowego po prostu, tak? Więc to są takie rzeczy, które już widzimy i potem ten wnioski, to jest takiego, z takiej rocznej analizy tych różnych przypadków, które miały miejsce, są przedstawiane opinii publicznej, będzie je przedstawiał minister sprawiedliwości. I wtedy może być jakaś zmiana prawa już na tyle, czyli rok. No, rok ten zespół ma teraz, żeby opracować te wszystkie mechanizmy, o których pani mówiła. Znaczy, rok ma na to, żeby przedstawić, żeby to przedstawić, rok. Tak. Ja tak słuchałem pani rzecznik i się zastanawiam nad tym. Przecież mamy różne instytucje, różne podmioty, które w poszczególnych miastach i gminach działają. No, MOPS-y, MOPR-y i tak dalej. No to jest trochę taka żółta kartka dla nich, to o czym teraz pani rzecznik mówi i ta potrzeba tych dużych zmian, o których pani wspominała. Ja może bym nie powiedziała, że żółta kartka, bo to byśmy tak generalizowali generalnie wszystkie instytucje. Ja sama jestem w systemie pomocy dzieciom i wiem, jaka to jest naprawdę ciężka i wymagająca praca. Ja myślę, że to może być żółta kartka w zakresie pojedynczych osób, które na przykład nie do końca dobrze wybrały swój zawód, albo nawet nie mają odwagi zmienić tego zawodu. To jest może też żółta kartka dotycząca tego, że nie podnosimy swojej wiedzy, nie podnosimy swoich kompetencji, że to też jest jak gdyby takie myślenie i ja o tym też bardzo głośno mówię, że nikt z osób, które pomagają dzieciom, nigdy nie może być samotny, bo pomaganie dzieciom wymaga często konsultacji. Bo jak ja byłam adwokatem, to zawsze miałam wsparcie psychologa czy psychiatry w zakresie tego, jak ja mogę pomóc konkretnemu dziecku, bo to jest wiedza interdyscyplinarna. Więc myślę, że to jest żółta kartka w ogóle dotycząca tego też systemu. Na całego systemu. Czasem myślę, że czerwona w niektórych momentach kartka. Natomiast nie chciałabym generalizować, bo naprawdę znam fantastycznych, czy pracowników opieki społecznej, sędziów rodzinnych czy kuratorów sądowych, którzy tutaj w tym zakresie pomagają. Natomiast ja też myślę, że to jest żółta kartka dla nas jako dla społeczeństwa. To, o czym też my mówiliśmy, że jest taka znieczulica też, no i to jak sami traktujemy te biedne małe istoty. Ale to jest też tak, że zawsze na końcu jest człowiek. My tu mówimy o zmianach systemowych, o prawie, o tym wszystkim, no ale tą osobą, która trafia do takiego domu, która sprawdza, jakie są warunki, jest albo kurator, albo ktokolwiek inny, kto jest po prostu zwykłym człowiekiem. I tu jest chyba też ten czynnik, który zawodzi. Ja nie mam odpowiedzi, dlaczego. Czy jest za mało szkoleń, czy te osoby są w niewłaściwy sposób przygotowane, czy może zbyt dużo rzeczy widziały i też już są odporne na niektóre elementy i nie reagują w odpowiednim czasie. No bo często w takiej sytuacji, kiedy mówimy o przemocy domowej, słyszymy, że ta rodzina była objęta jakąś pomocą, że był ktoś, kto w tym domu się pojawiał. Nie zauważył, nie słyszał, nie przekazał, nie poinformował. No ja myślę, że w tym zakresie to, co troszeczkę przed chwilką powiedziałam, czyli to, że myślę, że jednak osoby, które pomagają dzieciom, często w swoich pracach są samotni. Czyli, że często mam bardzo też dużo rodzin pod swoją opieką, czyli brakuje też po prostu rąk do pracy. Wynagrodzenie też jest niskie, więc osoby, które mogłyby w tej dziedzinie zawodowej w ogóle podejmować tą pracę, też no, nie wybierają. To nie jest praca pierwszego wyboru, bo jest ciężka, zarobki naprawdę nie są wysokie. Odpowiedzialność jest ogromna, więc myślę, że mamy też brak
braki kadrowe w tym zakresie. No, druga rzecz to jest taka, że musimy cały czas myśleć o tym, jak wygląda zjawisko krzywdzenia dzieci. Bo często mamy różne takie błędne przekonania w zakresie tego, że dziecko krzywdzone zawsze będzie smutne, zawsze będzie pobite, a do przemocy też, po pierwsze, osoby, które krzywdzą dzieci, była taka też kampania społeczna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to ukrywają. Mhm. I my nigdy nie możemy mieć takiej stuprocentowej pewności, że jak słyszymy, a dziecko się przewróciło, a coś się wydarzyło, to zawsze my mamy ograniczone zaufanie do takich informacji. W sensie to oczywiście wiadomo, że życie dziecka jest intensywne i to tak, nie jest to, żebyśmy teraz padli w jakąś skrajność, bo to nie o to chodzi, tak? Natomiast na przykład, jeżeli już wiemy, że na przykład rodzina już była pod opieką służb pomocowych, no to już taka rodzina zawsze jest u nas na takim, no, na takim ostrzegawczym sygnale, tak, że kolejna na przykład sytuacja już powinna nam bardzo mocno dawać do myślenia w zakresie tego, co się dzieje. Czyli pani rzecznik, wierzymy głęboko i trzymamy bardzo mocno kciuki za ten zespół, który został powołany przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Na koniec jeszcze zapytam, wiem, że odpowiedź może być bardzo długa, ale czy wierzy pani w to, że ten Kamilek, o którym dziś mówiliśmy, od którego sprawę zaczęliśmy, czyli przykład tej przemocy domowej, o której mówiła cała Polska, to jest ten przykład, to jest ta ofiara, która rzeczywiście nas jako społeczeństwo i polityków czegoś nauczy i realne będą jakieś zmiany, które idą za śmiercią tego chłopca. Ja jestem o tym przekonana. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej i sama jako rzeczniczka praw dziecka będę robiła wszystko, żeby ta sprawa była taką sprawą, która zmieniła nasze podejście. Chociażby już zmiana jest w zakresie tego paradygmatu, którym powiedziała, tak, że wyciągamy wnioski. Natomiast chciałabym też bardzo mocno i też taki moment, który jest ważny, że ta ustawa ma imię dziecka, konkretnego dziecka. I zawsze jak będziemy mówić o przemocy wobec dzieci, to zawsze będziemy pamiętać o Kamilu. I ja jestem przekonana naprawdę, i mówię to z całą odpowiedzialnością, że to, co on doświadczył, to jest taka zmiana, która pozostanie w każdym z nas i zawsze będziemy pamiętali, co ten chłopiec przeżył. I żebyśmy nigdy w życiu nie mieli takich konkretnych po prostu przypadków. I trzymajmy za to kciuki, tak jak i za ten cały zespół, żeby rzeczywiście wypracował takie procedury, które umożliwią skuteczne narzędzie, żeby tego typu sytuacji więcej nie było. Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia.